dotknąłbym zbyt wielu ludzi. O, Sylwestr. Wielkie przywitanie, tak. Przepraszam, nie zauważyłem pana reżysera. Rozmawialiśmy o tobie właśnie. Ja mogę o tobie też tam coś przeczytać. Pozytywnie mówiłem, w związku z tobą. Ja też. Przykład, to co państwu mówiłem, że ludzie mają zloty i upadki. I też jedna rzecz, nie, Michał, że sukces to nie jest, jak państwo myślicie, okraszone tylko i wyłącznie tym blaskiem. A ja właśnie w jednej z piosenek, proszę państwa, Sprawy przyziemne, napisałem to po prostu w ten sposób, że nam się wydaje, że tylko od porażek płacimy cło i życie pobiera cło od porażek, nic bardziej mylnego, od sukcesów również. Ja nie mogę powiedzieć, żebym go nie osiągnął, osiągnąłem go, ale zapłaciłem bardzo wysoką cenę. To jest człowiek, który, mogę powiedzieć, że my się znamy ileś lat. Nie widujemy się często, ale wystarczy, że zadzwonię i o coś poproszę. Zawsze jest. Na tym chyba polega tak zwana przyjaźń, nawet tym cholernym showbiznesie. No właśnie, Sylwester Radkowski. Tak, to było wtargnięcie, dziękujemy bardzo. A więc, drodzy państwo, spotkanie. O tym filmie rozmawialiśmy, o Gwiazdorze i o tym, jaki...